my nie znamy tej planety Wenus tak naprawdę dobrze i te istnienie tych anomalii właśnie sugeruje, że my tej planety zupełnie nie znamy. Ta fosfina, tak jak mówiłem, to jest tylko jeden element o wiele ciekawszej układanki i tak naprawdę wszystkie te dziwne anomalie, a tak naprawdę jest ich dosyć dużo, sugerują, że rzeczywiście coś tam istnieje w tych chmurach, czego się nie da wyjaśnić na chwilę obecną. Jeżeli życie istnieje na Wenus, to tylko ma ten taki malutki, bardzo mały pasek paru kilku, dwudziestu może kilometrów w atmosferze. W związku z tym jakakolwiek biomasa, nazwijmy to w ten sposób, czy biosfera, która tam by funkcjonowała, byłaby tylko absolutnie mikroskopijnym ułamkiem tego, co może funkcjonować na Ziemi. Łukasz Szwej, witam w kolejnym odcinku Nie z tej Ziemi. Dzisiaj naszym gościem będzie dr Janusz Pędkowski, astrobiolog z MIT. Cieszę się, że przyjął pan nasze zaproszenie. Dzień dobry państwu i dzień dobry panu i dziękuję bardzo za zaproszenie. No, mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo ciekawą dyskusję i liczę też na ciekawe pytania również. Jestem pewien, że tak będzie. Ja liczę z kolei na ciekawe odpowiedzi. Na szczęście nie musieliśmy pokonywać strefy czasowej, bo pan doktor aktualnie w Warszawie. Tak jest, jestem w Polsce i bardzo się cieszę. Naprawdę muszę powiedzieć, że w Polsce no, bardzo dobrze mi się tutaj żyje i pracuje, więc z przyjemnością wróciłem do Polski. To ile lat pracy w Stanach Zjednoczonych za panem? Och, no właściwie można powiedzieć, że to było bardzo, bardzo wiele lat, dlatego że ja najpierw zrobiłem doktorat w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Virginii. Tułałem się właściwie po całym świecie, bo przez bardzo długi czas, żeby w końcu wreszcie wrócić do Polski i się z tego ruchu naprawdę bardzo, bardzo cieszę. To było, no właściwie po raz pierwszy wyjechałem właśnie tam studiować w Stanach Zjednoczonych w 2004-2005 roku. I od tego czasu aż do roku 2021 no, byłem zupełnie poza Polską, więc to jest naprawdę w pewnym sensie no, kawał czasu rzeczywiście i pracy, która była wykonana poza granicami naszego kraju. No, a teraz mogę rzeczywiście pracować w Polsce, co jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo korzystne i bardzo się cieszę z tego. No to witamy w kraju. Chciałbym zacząć od Wenus, no bo to właśnie pan należał do zespołu, który odkrył istnienie fosforowodoru na Wenus, co dało przypuszczenie, że na tej planecie mogło kiedyś istnieć życie. I tak, oczywiście, no to jest bardzo kontrowersyjne odkrycie. To jest tak jak każde nowe odkrycie, jakiekolwiek, jest zawsze kontrowersyjne. I w tej chwili jest bardzo poważna debata naukowa na temat tego, czy właściwie ten sygnał tam jest, tej fosfiny, czy rzeczywiście ten sygnał, jeżeli ten sygnał ten jest, to czy to jest tak naprawdę rzeczywiście ta fosfina, czy ten fosforowodór, a może tak naprawdę coś innego. Jest również potężna debata naukowa na temat tego, czym, co jest, jaki proces chemiczny jest odpowiedzialny za produkcję fosforowodoru. I to jest tak naprawdę naturalny proces naukowy. Tak nauka właśnie działa. Nauka działa na zasadzie takiej, że dokonuje się jakiegoś odkrycia, który jest odkryciem tak naprawdę bardzo kontrowersyjnym, czy nowym, czy zupełnie niewyjaśnionym. I naukowcy poszczególni się spierają na temat tego, czym tak naprawdę to odkrycie jest. I oczywiście tutaj mamy do czynienia z bardzo wieloma różnymi pomysłami na to, czym fosfina jest i czy ona w ogóle jest. I obecnie ta debata fosfinowa krąży wokół głównego pytania, gdzie ten sygnał fosfiny tak naprawdę jest. Bo my w naszym oryginalnym artykule sugerowaliśmy, czy pani profesor Jane Greaves powiedziała, że ten sygnał tak naprawdę występuje w chmurach Wenus. I na tej też podstawie można byłoby wysnuć oczywiście też hipotezę, że jest to sygnał możliwy potencjalnie oczywiście, hipotetycznie, pochodzenia biologicznego. Różne inne grupy badawcze sugerują, że ten sygnał rzeczywiście jest, a jeżeli jest, to tak naprawdę ich zdaniem pochodzi wyżej z atmosfery, w atmosferze Wenus, w tak zwanej mezosferze, czyli ponad chmurami, a nie w chmurach. I tutaj oczywiście, tutaj właśnie w tej chwili główne takie pole bitwy, nazwijmy to takiej naukowej, skupia się na tym właśnie skąd ten sygnał tak naprawdę jest. Czy on jest z tych chmur, czy on jest tak naprawdę z tego rejonu powyżej chmur. Jeżeli jest ten sygnał rzeczywiście pochodzi z rejonu powyżej chmur, to znaczy, że tak naprawdę bardziej prawdopodobna jest hipoteza, że ta fosfina jest produkowana przez jakiś
proces, który jest na przykład nieznanym procesem fotochemicznym, który występuje w tych górnych warstwach atmosfery. Tutaj należy dodać jeszcze jedną rzecz, że oczywiście nasze odkrycie, czy odkrycie fosfiny, które jest tak dosyć kontrowersyjne i tak rozpaliło społeczność naukową na całym świecie, no nie jest jedynym takim odkryciem tej fosfiny na Wenus, dlatego że ludzie zaczęli patrzeć na bardzo stare dane, zebrane jeszcze przez na przykład sondę Pionier i przez spektrometry gazów neutralnych, tam na tej właśnie sondzie, która zanurkowała w te chmury Wenus i to już jest bezpośrednio właśnie w tych chmurach Wenus. I tam okazuje się, że po 40 latach ta reanaliza tych danych sugerowała, że rzeczywiście tam jest potencjalnie również ten sygnał tej fosfiny. Więc to nie tylko my właściwie sugerujemy, że rzeczywiście ten dziwny gaz tam jest, ale również być może nawet NASA 40 lat temu odkryła tą fosfinę i nie zdała sobie z tego sprawy. Tak? I tym razem tutaj jest ta fosfina już w chmurach Wenus. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której część naukowców sugeruje, że ta fosfina, że w ogóle ten sygnał nie istnieje. Część naukowców sugeruje, że sygnał jest, ale jest na przykład dwutlenkiem siarki, a część naukowców sugeruje, że tak naprawdę jeżeli to jest fosfina, to tak naprawdę też jest to sygnał pochodzący z wyższych partii atmosfery, z mezosfery. No oprócz tego mamy właśnie te dane jeszcze pochodzące z tego sondy Pionier, które sugerują, że tam najprawdopodobniej ta fosfina jest, tylko ona jest w chmurach. My, nasz ostatni artykuł, mieliśmy szczęście, dlatego że przeanalizowaliśmy również pewne inne dane, które dokonywały obserwacji wenusjańskiej atmosfery i wykluczyliśmy tą opcję z tym dwutlenkiem siarki. To znaczy w tym przypadku okazuje się, że raczej ten dwutlenek siarki jako wytłumaczenie tego sygnału fosfinowego jest mało prawdopodobny. Natomiast ta debata w tej chwili tak naprawdę rzeczywiście się skupia na tym, skąd ten sygnał pochodzi, czyli czy właśnie ze chmur i czy z powyżej chmur. Dlatego, że to też daje nam informacje na temat tego, co może być tym procesem chemicznym, który tak naprawdę tę fosfinę produkuje. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, żeby dodać na sam koniec, dlatego że to też pewnie będzie elementem naszej dzisiejszej dyskusji, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta fosfina to nie jest jedyna anomalia taka, która występuje w tych chmurach, która jest niewyjaśniona. I to jest bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę. To znaczy ta hipoteza, która oczywiście tak rozpaliła świat naukowy i również społeczność na całej Ziemi, że może tak naprawdę coś istnieć w chmurach Wenus żywego, nie jest nowa i nie jest oparta tylko i wyłącznie na odkryciu tego jednego potencjalnego gazu biosygnaturowego, jaką jest fosfina. Dlatego, że takich gazów dziwnych, niewyjaśnionych obserwacji, czy również obserwacji różnych atmosfery Wenus i chmur zebranych na przestrzeni ostatnich 40 lat jest bardzo wiele. I to są albo obserwacje, które pozostają do dzisiaj niewyjaśnione, albo zostały odrzucone jako błędne, dlatego że nikt nie był w stanie ich w tamtym czasie wyjaśnić, albo zostały po prostu zignorowane i tak siedzą sobie niewyjaśnione 40 lat. Więc my w tej chwili zajmujemy się również tym, żeby jakoś te wszystkie anomalie wenusjańskie razem zebrać i wyjaśnić i zbudować pewne modele chemiczne atmosfery Wenus również, żeby wyjaśnić tym tak naprawdę, co się dzieje w tych chmurach Wenus, gdyż ta fosfina, tak jak mówiłem, to jest tylko jeden element o wiele ciekawszej układanki i tak naprawdę wszystkie te dziwne anomalie, a tak naprawdę jest ich dosyć dużo, sugerują, że rzeczywiście coś tam istnieje w tych chmurach, czego się nie da wyjaśnić na chwilę obecną. I może ja tutaj tylko pokrótce powiem, co to tak naprawdę znaczy ta anomalia. To są różne gazy atmosferyczne, na przykład potencjalne wykrycie amoniaku, zarówno przez sondę Wenera rosyjskie, jak i przez sondę Pionier w tej ostatniej reanalizie tych danych sprzed 40 lat. To jest również wykrycie tlenu atmosferycznego O2, które tak naprawdę zostało zapomniane przez 40 lat. Oczywiście to nie jest tak bardzo dużo tego tlenu atmosferycznego, jak my mamy tutaj na Ziemi. Niemniej są to ilości. Jakie to są wartości? To są około 20 części na milion, więc nie są to ilości bardzo, bardzo duże, tak jak mówię, procentowe, jakie my mamy tutaj na Ziemi, w naszej atmosferze. Niemniej tak czy siak ilość tego tlenu jest, jeżeli oczywiście te pomiary są prawdziwe, jest na tyle duża, że się nie da tego tlenu wyjaśnić procesami znanymi chemicznymi, czy geologicznymi, czy fotochemicznymi, które znamy. I takich anomalii gazowych właśnie w atmosferze Wenus jest bardzo wiele. Jest również tak naprawdę taki tak zwany tajemniczy ubytek
dwutlenku siarki w chmurach, że poniżej chmury jest bardzo dużo tego dwutlenku siarki, nagle w chmurach jest go o wiele mniej. Ludzie się spierają tak naprawdę, co jest powodem tego ubytku też. Są anomalne pomiary ilości wody. My wiemy na przykład, że atmosfera Wenus jest bardzo sucha, jest tej wody tam właściwie niesamowicie mało i to jest jeden z takich głównych argumentów przeciw istnieniu jakiegokolwiek życia opartego przynajmniej na wodzie, takiego jakich znamy. Jeżeli tak naprawdę rzeczywiście coś istnieje w chmurach Wenus, coś żywego, to to adaptacje tych żywych organizmów do tamtego środowiska musiałyby być zupełnie różne od tego, jakie od adaptacji organizmów żywych, które my mamy tutaj na Ziemi. Natomiast część pomiarów i zarówno sąd Wenera, jak i sąd Pionier sugeruje, że lokalnie mogą być te ilości tej wody mogą być większe. Jeżeli rzeczywiście tego typu pomiary są poprawne, a my niestety po 40 latach różnych pomiarów, no nie wszystkie, nie wiemy dokładnie, które z tych pomiarów na przykład mogłyby być jakimś błędem instrumentalnym, czy błędem pomiaru ogólnie. Trzeba by rzeczywiście polecieć jeszcze raz na Wenus i sprawdzić wszystkie te anomalie w tych chmurach. I co jest ciekawe, rzeczywiście w większość tych anomalii, od których opowiadam, albo zdaje, że albo występuje właśnie w tych chmurach, albo tuż pod powierzchnią chmur. Więc w tym rejonie właśnie, w który jest najbardziej ciekawy z punktu widzenia również astrobiologicznego. No bo niewiele widzimy, co jest pod tymi chmurami. Też niewiele widzimy rzeczywiście, ale w momencie, kiedy wysłaliśmy te wszystkie różne próbniki, na przykład Rosjanie wysłali sondę Wenera, czy Amerykanie wysłali sondę Pionier, to sytuacje właśnie te wszystkie różne dziwne pomiary, które sugerują jakieś procesy chemiczne, których powodu tak naprawdę zupełnie nie znamy, występują właśnie w tych chmurach, co jest bardzo też ciekawe. Tak jak na przykład ten tlen, który został zignorowany przez tak naprawdę przez 40 lat, dlatego że nikt nie jest w stanie go wyjaśnić zupełnie i tak został trochę zapomniany. Natomiast tutaj jest rzadka sytuacja, w której zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie zgadzają się na temat tego, że te pomiary sugerują występowanie tego tlenu, bo zarówno sondy Wenera, jak i sondy Pionier zasugerowały istnienie, czy było to pozytywne wykrycie tego tlenu i nawet w tych samych ilościach, jak w okolicach 20 tych części na milion. Więc tutaj trzeba sobie zadać pytanie tak naprawdę. A właśnie czy to jest potwierdzenie, czy nie? A może na przykład obie te sondy, zarówno Wenery, jak i Pioniera, były błędne? Czy te pomiary są jakby... To nie jest niemożliwe oczywiście. Ale to jest tak naprawdę też sugestia, że jeżeli te pomiary są rzeczywiście prawdziwe i te wszystkie różne anomalie, łącznie z tym amoniakiem, łącznie z tym ubytkiem tego dwutlenku siarki, tym tlenem, jeszcze jest ten tak zwany tajemniczy absorber UV, promieniowania słonecznego, który absorbuje, występuje właściwie w całych chmurach, ale absorpcja następuje przede wszystkim w górnych warstwach chmur. To jest substancja, która absorbuje około 50% całości promieniowania słonecznego, które pada na planetę. Czyli bardzo potężny absorber, czegoś, jakaś substancja czarna, takie czarne smugi w atmosferze, które odkryte były około 100 lat temu i przez 100 lat ludzie nie są w stanie wyjaśnić, czym to jest. Panie doktorze, jest odpowiedzialne. Krótko podsumowując to pańskie kosmiczne expose, że tak to nazwę, czy ja dobrze rozumiem? Mamy wielkie prawdopodobieństwo, że rzeczywiście ta fosfina jest i te wszystkie anomalie, o których pan przed chwilą mówił, zachodzą na Wenus. Natomiast zastanawiamy się, jakie jest pochodzenie, czy od żywych organizmów, czy od procesów, których my po prostu nie znamy, mimo że to jest nasza kosmiczna sąsiadka, Wenus. Tak jest. To jest też bardzo, bardzo dobrze pan to ujął, dlatego że Wenus jest planetą, na którą tak naprawdę my możemy łatwo polecieć. Więc jeżeli, proszę tutaj sobie można tak nawet filozoficznie na to spojrzeć, że jeżeli społeczność, i to jest naturalny proces, że społeczność naukowa nie będzie się ze sobą zgadzać. Ja uważam tak naprawdę, że ludzie się ze sobą spierają jest kluczowe do tego, żeby osiągnąć jakiś postęp naukowy. Jeżeli się nie będą ze sobą spierać, to tak naprawdę nie osiągniemy żadnego postępu. Będziemy stać w miejscu. Więc jest tak naprawdę, ja się bardzo cieszę, że tutaj bardzo dużo różnych grup badawczych próbuje tak naprawdę znaleźć alternatywne wyjaśnienia dla sygnału tej naszej fosfiny, ludzie próbują również znaleźć procesy geologiczne czy fotochemiczne, które na przykład mogą prowadzić do jej powstania. Tak się właśnie dzieje postęp naukowy. Ten proces, procesy, my nie znamy tej planety Wenus tak naprawdę dobrze i istnienie tych anomalii właśnie sugeruje, że my tej planety zupełnie nie znamy.
Tak? Można wysnuwać różnorakie hipotezy. Myśmy takie hipotezy w naszych artykułach wysnuwali na temat różnych procesów biologicznych czy chemicznych, które mogą potencjalnie produkować te fosfiny. Ale oczywiście to są tylko hipotezy. Również ten biologiczny aspekt, który rozpala tak naprawdę wyobraźnię wszystkich naokoło najbardziej, jest na chwilę obecną tylko hipotezą. Ale mamy te właśnie, tak jak pan powiedział, mamy te szczęście, że Wenus jest planetą, która jest w miarę blisko. I możemy tam polecieć i rzeczywiście z odpowiednimi instrumentami naukowymi sprawdzić, co się tam dzieje w tych Choć chmurach. Mam nieodparte wrażenie, że jako obiekt sąsiadujący z Ziemią przegrywa tę rywalizację znacznie z Marsem. Jako obiekt zainteresowań to dlatego, astronomów. Tak, oczywiście, ale to mi się wydaje, że to też jest powodowane tym, że na pierwszy rzut oka Wenus jest planetą, o której nikt by nie sugerował jako jakiegoś domu dla żywych organizmów, nawet bardzo różnych chemicznie od naszej mhm. biosfery tutaj. A to dlatego, że Wenus tak naprawdę jest planetą, która jest najgorętszą planetą w naszym Układzie Słonecznym. Jest to istne piekło. Powierzchnia Wenus ma temperaturę około 465 stopni Celsjusza, więc tam nie ma mowy o jakichkolwiek skomplikowanych związkach chemicznych czy jakiejś biosferze, która by funkcjonowała na samej powierzchni. Ale już 50 km powyżej tej powierzchni mamy tę pokrywę chmur. I ta pokrywa chmur jest czymś tak naprawdę bardzo ciekawym, dlatego że tak jak chmury na naszej planecie, na Ziemi, są zbudowane z małych kropelek wody i są takie bardzo efemeryczne, mogą powstać w przeciągu powiedzmy na przykład pół godziny i się zupełnie rozproszyć w przeciągu następnych pół godziny, to tak naprawdę te ziemskie chmury nie są środowiskiem stabilnym do życia, dlatego że się bardzo zmieniają, bardzo są bardzo zmienne. Tak czy siak w naszych chmurach oczywiście istnieje cała biosfera mikrobiologiczna, która tak naprawdę żyje sobie w tych kropelkach naszych chmur i używa chmur również do transportu z jednego kontynentu na drugie tak naprawdę. Więc nawet nasze chmury nie są sterylne i tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast nasze chmury nie są z punktu widzenia biologicznego takim środowiskiem stałym, w którym można by tak naprawdę funkcjonować przez cały czas. I tutaj jest poważna różnica, dlatego jedna z wielu oczywiście różnic, gdyż chmury wenusjańskie są permanentne. One występują tam przez cały czas i są środowiskiem tak naprawdę niesamowicie stałym i stabilnym. Oczywiście są bardzo różne niż nasze chmury. Tam główną cieczą na planecie Wenus nie jest woda, tylko stężony kwas siarkowy. Życie zawsze potrzebuje jakiejś cieczy do tego, żeby reakcje biochemiczne mogły zachodzić, żeby reakcje chemiczne w naszych komórkach, a nasze komórki to tak naprawdę są takie worki wody, tak naprawdę, w których te wszystkie reakcje chemiczne zachodzą, to tamtej wody tak naprawdę prawie w ogóle nie ma, ale tam jest ciecz. Ten ciecz może być tym środowiskiem życia, ale w tym przypadku ta ciecz jest stężonym kwasem siarkowym. I na pierwszy rzut oka ktoś by mógł sobie zadać pytanie, no to jest absolutne science fiction, żeby życie mogłoby tak naprawdę używać zupełnie innego rozpuszczalnika niż woda. My znamy tylko jeden typ życia, nasz własny tutaj na Ziemi. Wiemy, że woda jest rozpuszczalnikiem naszego życia i bez niej się nie da żyć. Tak jak my żyjemy oczywiście, ale nie wiemy tak naprawdę, czy nasze życie jest tylko jednym sposobem na to, żeby funkcjonować jako żywy organizm. No to jest to, co pan doktor mówi właśnie. Czy woda jest do życia konieczna? My patrzymy jakby przez pryzmat siebie, pryzmat ludzki. I zawsze gdzieś mam wrażenie, jak odkrywane są nowe planety, egzoplanety, to szukamy, czy jest tam H2O. Jeżeli jest H2O, to na pewno tam jest życie, jeżeli znajduje się jeszcze ta planeta w ekosferze, wokół swojej gwiazdy. Natomiast, no tak jak pan doktor zauważył, to wcale nie musi funkcjonować tak jak na Ziemi, prawda? Ja bym właśnie się wystrzegał tego, żebyśmy mieli ten taki terracentryczny trochę pogląd przez cały czas, jak poszukujemy tego życia. I tutaj terracentryzm mam na myśli, to można by zdefiniować ten termin jako takie szukanie tak naprawdę kalki tego, co my mamy tutaj. My na Ziemi mamy taką biosferę, a nie inną, z taką biochemią, z takimi chemicznymi rozwiązaniami, dlatego że zaadaptowaliśmy się do konkretnych warunków, które tutaj panują. Natomiast jeżeli jest możliwość, jest jakaś ścieżka do tego, żeby życie powstało w innych warunkach, to oczywistością jest, że ta chemia,
tego życia będzie odzwierciedleniem chemicznych warunków na tamtych różnych planetach, które mogą być bardzo różne. I tak jak na przykład mamy tutaj sytuację na Wenus, to życie, jeżeli na Wenus w tych chmurach rzeczywiście istnieje i używa jako cieczy tego stężonego kwasu siarkowego, no to automatycznie wymusza zupełnie inne biochemiczne rozwiązania niż jakiekolwiek, które my mamy tutaj na Ziemi. Są bardzo ciekawe, rzeczywiście na YouTubie można sobie zobaczyć filmiki, to co się dzieje, jak się doda cukier do stężonego kwasu siarkowego. No dostaje się taki wielki węglowy coś, co tak naprawdę nie przypomina żadnej skomplikowanej chemii, już w ogóle nawet nie życia. I co to pokazuje? Ten prosty eksperyment pokazuje, że nie można mieć w ogóle żadnych skomplikowanych chemicznie, biochemicznych molekuł czy cząsteczek, takich jak DNA, czy różne białka również, które są oparte o te właśnie grupy chemiczne rozwiązania, takie jak cukry. Nie możemy mieć, jeżeli mamy na przykład polimer genetyczny jakiś, to on nie może mieć tego cukrowego szkieletu, takiego jak na przykład nasze DNA ma. Dlatego, że się niestety w tym kwasie siarkowym dzieją takie różne niezbyt przyjemne rzeczy. Ale to nie oznacza, i to jest bardzo ważna rzecz, którą my, wydaje mi się, że część społeczności naukowej nie zdaje sobie być może do końca sprawy, że to, że nasza biochemia, czy duża część naszej biochemii nie jest w stanie funkcjonować w jednym rozpuszczalniku, to nie znaczy, że w ogóle skomplikowana organiczna chemia nie jest w stanie funkcjonować w tym rozpuszczalniku. Z naszej perspektywy kwas siarkowy wydaje się być niesłychanie agresywnym rozpuszczalnikiem, który jest w stanie, który potnie na kawałki wszystkie różne skomplikowane związki organiczne. Ale mogą być organizmy odporne na to. Tak jest. Mhm. Mogą być również nawet związki chemiczne, czy skomplikowane związki chemiczne, również polimery, błony komórkowe, które tak naprawdę są na ten kwas całkowicie odporne i mogą funkcjonować. My w tej chwili zawiązujemy bardzo dużo różnych współprac z różnymi ośrodkami naukowymi, między innymi mój kolega dr Daniel Duzdewicz z Harvardu zajmuje się tym. On z laboratorium profesora Jacka Szostaka, który swoją drogą jest noblistą, więc myśmy zainteresowali jego grupę również tymi tematami i on ma takie swoje eksperymenty, w których on tworzy takie bąbelki tłuszczowe, które wyglądają nieco jak komórki, takie liposomy, i stworzył tego typu takie bąbelkowe błony komórkowe, quasi-błony komórkowe właśnie w stężonym kwasie siarkowym. Mamy te same fizyczne rozwiązania, te same tak naprawdę nawet można powiedzieć ewolucyjne rozwiązania, czy fizyka działa w ten sam sposób, ale trzeba dopasować chemię do tego środowiska, czyli się bierze klocki Lego, tak naprawdę chemiczne klocki Lego, które są inne, ale się osiąga ten sam wynik, tą samą ostateczną strukturę i tą samą funkcję. To są oczywiście bardzo wstępne wyniki, ale one sugerują, że tą skomplikowaną chemię organiczną można zbudować w warunkach, które są tak naprawdę zupełnie i kompletnie odmienne od tych, które mamy na Ziemi. To teraz, panie doktorze, trudne pytanie. Zaprosiłem pana do rozmowy m.in. dlatego, że w mediach pojawiły się informacje, iż zastanawiającej aktywności siarki w bogatych w nią chmurach pokrywających Wenus nie można wyjaśnić oznakami życia. To rzekomo stwierdzili w tym roku naukowcy z University of Cambridge. Pańscy koledzy. Tak, to oni nawet nie rzekomo to stwierdzili, tylko rzeczywiście to stwierdzili. Mm-hmm. Co jest bardzo ciekawe, profesor Paul Rimmer jest jednym z głównych autorów tej pracy. To jest mój drogi kolega i współpracownik. My pracujemy razem na tym samym temacie, na tych anomaliach, wyjaśnieniu anomalii atmosferycznych wenusjańskich. Jesteśmy częścią, profesor Paul Rimmer jest również częścią naszej inicjatywy, która się nazywa Venus Life Finder, prywatnych misji kosmicznych badających naszą sąsiadkę. Natomiast ten artykuł sugeruje jedną rzecz, bo ja nawet rozmawiałem z Paulem i powiedziałem, że niestety ten artykuł może być bardzo źle zrozumiany. I niestety tak się stało. To, co Paul sugeruje i reszta autorów w tym artykule, to jest to, że tak naprawdę oni próbowali bezpośrednio wyjaśnić. Ja rozmawialiśmy na początku naszej dyskusji, że jednym z takich anomalii jest ten ubytek dwutlenku siarki w chmurach Wenus, który jest niezrozumiany, nie za bardzo wiadomo, dlaczego on się tam sam występuje. I jednym z pomysłów na rozwiązanie tego ubytku może być na przykład bezpośrednio metabolizm siarkowy
różnych mikroorganizmów, które biorą sobie ten dwutlenek siarki i go metabolizują, i dlatego występuje ten ubytek w tych chmurach. I to, co Paul Rimer i inni chcieli sprawdzić w tym artykule, to jest to, czy trzy specyficzne metabolizmy siarkowe mogą być odpowiedzialne bezpośrednio za rozwiązanie tego ubytku biologicznie. I ich wynik sugeruje, że te trzy metabolizmy energetyczne siarkowe nie są w stanie wyjaśnić tego ubytku. To oznacza tylko tyle, a mianowicie, że te poszczególne trzy metabolizmy nie są w stanie tego ubytku wyjaśnić, natomiast jest oczywiście różnych metabolizmów, łącznie z siarkowymi różnymi innymi metabolizmami multum, dlatego właściwie ten artykuł trochę został źle zrozumiany, dlatego że on wyklucza trzy konkretne, bardzo specyficzne warunki chemiczne, czy metabolizmy, czy takie strategie metaboliczne. Natomiast absolutnie, ja to mówię z ręką na sercu, absolutnie on nie ma i nie miał nawet na celu sugerować, że jest to w pewnym sensie taki dowód na to, że hipoteza na to, że coś nie może funkcjonować w chmurach Wenus, jest, że to jest dowód na to, że rzeczywiście życie nie może funkcjonować w chmurach Wenus, bo tak nie jest. Tutaj jeszcze trzeba dodać dodatkowy taki fakt, że to są metabolizmy, które my rozumiemy, które my znamy jeszcze też z naszego ziemskiego środowiska do pewnego stopnia. Więc jeżeli my na przykład mówimy o bardzo dziwacznych biochemiach, być może, które są oparte na kwasie siarkowym, to już też wykonywanie modelowania w tym kierunku jest właściwie bardzo trudne, jeżeli niemożliwe, dlatego że nie mamy żadnego punktu odniesienia. Więc absolutnie ten artykuł Paula Rimera nie jest artykułem, który wyklucza możliwość funkcjonowania czy istnienia życia na Wenus i w tych chmurach. On tylko wyklucza to, że te trzy metaboliczne strategie, takie jakie znamy je tutaj na Ziemi, nie są w stanie być bezpośrednio odpowiedzialne za ten ubytek. Co ciekawe, one mogą dodawać do tego ubytku, jak mogą być jednym z procesów, które za ten ubytek są odpowiedzialne. Natomiast nie mogą być tylko i wyłącznie tym jednym. I to jest jedyna konkluzja tego artykułu, tak naprawdę. No bo niestety, teraz jak się wpisze w Google Wenus, to wyskakuje: na Wenus jednak nie było życia. Teoria polskiego naukowca obalona. Takie widziałem tytuły. To mam nadzieję, że po tej rozmowie znowu będzie: jednak jest, jednak być może jest. Nie wiadomo, czy jest. Tutaj trzeba bardzo ważne sobie powiedzieć, że to jest, że my wystosowujemy pewne hipotezy oczywiście. Mhm. Natomiast żeby uzyskać dowód na to, że życie istnieje na Wenus, czy gdziekolwiek indziej, to tak naprawdę trzeba byłoby mieć bardzo skomplikowane sprzęty analityczne, instrumenty analityczne, mikroskopię połączoną z bardzo skomplikowanymi chemiczną analizą, taką jak na przykład spektrometria masowa. I jeszcze odporne na warunki. I stąd też na przykład my myślimy, tak oczywiście zupełnie, to jest działalność na przyszłe dekady, nie na najbliższe lata, żeby rozwinąć taką koncepcję misji przywiezienia próbek atmosferycznych i tych chmur bezpośrednio na Ziemię, oczywiście w kontrolowanych warunkach, żeby rzeczywiście dokonać bardzo skomplikowanej analizy chemicznej tych próbek, dlatego że tylko wtedy mamy możliwość odkrycia czegoś naprawdę rzadkiego. Bo też trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, i to jest też coś, z czego musimy sobie zdawać sprawę, że Ziemia jest planetą, która jest zdatną do zamieszkania całkowicie. My mamy życie, biosferę zarówno w naszych chmurach, jak i na powierzchni, w oceanach, jak i również pod powierzchnią w skałach. Jeżeli życie istnieje na Wenus, to tylko ma ten taki malutki, bardzo mały pasek dwudziestu może kilometrów w atmosferze. W związku z tym jakakolwiek biomasa, nazwijmy to w ten sposób, czy biosfera, która tam by funkcjonowała, byłaby tylko absolutnie mikroskopijnym ułamkiem tego, co może funkcjonować na Ziemi. To jest też bardzo ważna rzecz, że jeżeli my mówimy o szukaniu igły w stogu siana, to jest szukanie igły w takim planetarnym stogu siana, dlatego że tam, jeżeli coś żyje rzeczywiście w tych chmurach, to musi być to rzadki
rzadkie zjawisko. Te życie niestety nie ma możliwości takich, żeby ta planeta nie ma możliwości utrzymania dużej ilości tego życia, czy ta biomasa będzie rzeczywiście, czy biosfera, bo nie musiała być bardzo mała. Mhm. No, Wenus to jest w ogóle ciekawa planeta, już kończąc jej temat, bo niby się mówi, siostra bliźniaczka Ziemi jest podobna pod względem wielkości, tak, ale jest zupełnie różna, ona się nawet obraca w drugą stronę. Tak, i ja jeszcze, ponieważ kończymy temat Wenus, to ja mówię bardzo, bardzo z przyjemnością nadmienię jedną rzecz, bo pan wie, że pan wspomniał, że co jakiś czas w mediach pojawiają się jedne informacje, albo potem są one nadpisane przez drugie i tak dalej. Ja państwa zapewniam, że my jeszcze nieraz państwa tutaj zaskoczymy naszymi wynikami. Już my na przykład, ja jestem częścią tej inicjatywy tak zwanej Venus Life Finder. My mamy prywatne misje kosmiczne, które planujemy, żeby wysłać właśnie na Wenus. Ja mam przyjemność być wiceprzewodniczącym tej inicjatywy i na przykład pierwsza nasza misja, która jest planowana, tutaj mamy razem współpracę z firmą Rocket Lab, no jest planowana jako obecnie na wystrzelenie w maju 2023 roku, więc już niedługo. Jeżeli oczywiście z ewentualnym, jeżeli będzie jakiś poślizg czasowy, to w styczniu 2025 roku i naszym celem jest szukanie właśnie chemii organicznej w tych chmurach Wenus. Więc będziemy, jeżeli nam się uda, to na pewno państwa zaskoczymy różnymi ciekawymi wynikami. Tak naprawdę dosyć niedługo. To już się możemy mówić na kolejną rozmowę w przyszłym roku, w takim razie maj. Co z tym życiem poza Ziemią? Bo no, wyjdźmy może poza Układ Słoneczny. Ostatnio smutna informacja do nas dotarła. Zmarł Frank Drake, twórca tego słynnego wzoru na życie pozaziemskie. Jakie my teraz mamy możliwości, żeby dowieść w ogóle życia na jakiejś egzoplanecie? Ja już nie mówię o cywilizacjach takich podobnych jak my, tylko o jakichś mikroorganizmach. No właściwie bardzo trudno byłoby to udowodnić, dlatego że tutaj znowu mieliśmy skończyć temat Wenus, ale dosłownie tylko na chwilę mogę powiedzieć, że jeżeli my się bardzo spieramy w społeczności naukowej o wyniki, które uzyskaliśmy obserwując naszą sąsiadkę i nie jesteśmy w stanie wypracować żadnego wspólnego, nazwijmy to, konsensusu, chociaż ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia, to proszę sobie teraz zadać pytanie, czy jeżeli na przykład będziemy mieli szczęście i wykryjemy jakiś sygnał gazu potencjalnie biosygnaturowego na jakiejś planecie pozasłonecznej, to tak naprawdę sytuacja się zupełnie powtórzy. Tylko tutaj w tym przypadku jest sytuacja taka nieco gorsza nawet, dlatego że na Wenus my możemy polecieć i rzeczywiście sprawdzić, co się tam dzieje i jakie jest źródło tego sygnału chemicznego, czy tego spektroskopowego sygnału. Natomiast w przypadku egzoplanet, no na razie i to naprawdę na razie, bardzo, nie mamy nawet koncepcji teoretycznych, w jaki sposób moglibyśmy dolecieć do planet, które są nawet nam najbliższe, tych pozasłonecznych, do najbliższych układów planetarnych. Choćby do Proximy. Ktoś wyliczył, że ponoć przy obecnej technologii, oczywiście pomijając wiele aspektów, ale z taką prędkością maksymalną, jaką jesteśmy w stanie rozwinąć, to potrzebowalibyśmy 30 tysięcy lat ziemskich. Tak. Do Proximy, do najbliższej. 4 lata świetlne. Tak. Także. Tak. Więc tutaj mamy taką sytuację, że my oczywiście te egzoplanety będziemy obserwować, będziemy mieli, ale czy tutaj będziemy w stanie uzyskać jakikolwiek dowód na to, czym tak naprawdę te ewentualne sygnały tych gazów biosygnaturowych, które odkryjemy na przykład z pomocą teleskopu Jamesa Webba, no to właściwie będziemy się pewnie spierać do końca naszych dni o to, czym te sygnały tak naprawdę były. W tym przypadku nie będziemy nawet wiedzieli, w jakim to jest kontekście planetarnym, dlatego że jedyne, co będziemy właśnie wiedzieć, to jest ewentualny skład chemiczny tej atmosfery do pewnego stopnia, wielkość tej planety i ewentualnie być może jej masa, co może będzie wykluczać na przykład niektóre typy planet, ale będzie to informacji o wiele mniej niż to, ile my mamy informacji na temat planet w naszym Układzie Słonecznym, a nawet tutaj te wszystkie tego typu potencjalne odkrycia biosygnatur są oczywiście bardzo kontrowersyjne. No to może powinniśmy się dowiedzieć, jakby od innej strony na to spojrzeć. Nie szukać życia na podobnej do Ziemi planecie, tylko zastanowić się, dlaczego na innych planetach tego życia jeszcze nie znaleźliśmy.
Czemu go nie ma? No, czy go nie ma, to my nie wiemy, dlatego że tak naprawdę my nie mieliśmy, no z wyjątkiem może sondy Viking na Marsa, takich prawdziwie astrobiologicznych misji tak naprawdę nie mamy i wysyłamy tych misji tak naprawdę dosyć niedużo. Tutaj proszę spojrzeć na to z tego punktu widzenia, że większość planet i księżyców w naszym Układzie Słonecznym teoretycznie nadaje się do zamieszkania i kto wie, być może jest zamieszkane przez coś, przez jakieś życie. Tylko oczywiście znajdowanie tego życia jest bardzo trudnym zadaniem. My nie mamy niestety, tak jak ja często to powtarzam, takiego instrumentu jak ten tricorder ze Star Treka, tak? Który automatycznie wykrywał te ślady życia, czy te life signs tak zwane. No niestety nie, my zawsze szukamy czegoś konkretnego, jakiś na przykład tutaj skomplikowanych chemii organicznych, tutaj chcielibyśmy znaleźć jakieś gazy biosygnaturowe i to wszystko potem chcielibyśmy razem zebrać i zbudować model tego tak naprawdę, co się dzieje i być może nawet ten model będzie sugerował występowanie życia. Ale niestety to ten dowód na to, że rzeczywiście życie istnieje na jakiejś innej planecie, no będziemy mogli uzyskać tylko, jeżeli będziemy mieli te analizy, skomplikowane analizy chemiczne połączone na przykład z mikroskopią czy z różnymi innymi bardzo skomplikowanymi analizami, których w warunkach planetarnych zdalnie na razie nie jesteśmy w stanie wykonać. Ponoć na jednej z egzoplanet stwierdzono, że być może znajduje się tam eter dimetylowy i za jego sprawą gdzieś ten eter się przemieścił przez kilka lat, pewnie kilkanaście albo milionów lat, no i on dotarł na Ziemię i on dał początek formie życia, jaką znamy. Jak się pan zapatruje na takie spostrzeżenia? Ja bym powiedział tak, że chemii organicznej w kosmosie w ogóle i nawet w tej międzygwiezdnej, nazwijmy to, przestrzeni jest bardzo dużo i bardzo różnej. Chemia organiczna nie jest czymś spektakularnym, to znaczy nie jest czymś, co jest niespotykane. Ten węgiel będzie sobie reagował z różnymi innymi pierwiastkami, będzie tworzył różne skomplikowane lub mniej skomplikowane związki organiczne. Teraz pytanie o to, czy życie na Ziemi powstało w wyniku dostarczenia pewnych cegiełek budulcowych z zewnątrz, czy też te cegiełki budulcowe, te klocki Lego, tak jak tutaj rozmawialiśmy na ten temat, powstały na Ziemi w wyniku procesów chemicznych, które zachodziły na młodej Ziemi i potem złożyły się w bardziej skomplikowane związki chemiczne. No jest to tak naprawdę na chwilę obecną niewiadome. Rzeczywiście jest wiadomo, że te budulec różnych potencjalnie organizmów żywych w kosmosie, nawet czy w przestrzeni międzyplanetarnej w naszym Układzie Słonecznym, na przykład na różnych meteorytach czy asteroidach, albo w przestrzeni międzygwiezdnej po prostu istnieje. Teraz pytanie jest, czy taki materiał przetrwa na przykład dostarczenie na młodą Ziemię i czy tak naprawdę jest tym zaczynem do tego, żeby to życie w ten sposób powstało. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem i nie wiem, czy ktokolwiek wie, dlatego że my do dzisiaj nie wiemy. My to niedługo będziemy mieli stulecie powstania czy opublikowania książki Aleksandra Oparina o powstaniu życia na Ziemi. Ja się zastanawiam, czy my tak naprawdę mamy oczywiście pewien postęp w tej dziedzinie się dokonał, ale mogę tutaj zaryzykować takie dosyć kontrowersyjne stwierdzenie, że tak naprawdę my rzeczywiście ciągle po 100 latach badań w tym kierunku od czasu Aleksandra Oparina zupełnie nie wiemy, w jaki sposób życie powstało na Ziemi. I teraz proszę sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli my nie wiemy nawet, jak życie powstało na Ziemi w warunkach, które znamy na planecie, którą jesteśmy w stanie badać codziennie w wodzie i mając za przykład naszą własną biochemię i nas samych, to teraz proszę tak naprawdę zadać sobie pytanie, czy jest w takim wypadku możliwe powstanie życia w innych zupełnie warunkach, w innych rozpuszczalnikach i zupełnie na egzoplanetach, czy nawet w naszym Układzie Słonecznym. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli chodzi o naszą własną biosferę, no to tak naprawdę odpowiedzenie na to pytanie w kontekście zupełnie innych warunków planetarnych jest zadaniem o wiele bardziej trudnym jeszcze. Dodatkowo. Ale to nie znaczy, że nie należy
próbować, dlatego że my próbujemy i tak jak te eksperymenty, które tutaj Państwu opisałem, zarówno na Harvardzie, jak i nasze, sugerują właśnie tą skomplikowaną chemię w różnych warunkach i miejmy nadzieję, tak naprawdę idziemy również w tym kierunku, no nie tylko patrząc na nasze własne środowisko tu na Ziemi. Właśnie dlatego interesujemy się kosmosem, żeby zadawać te pytania i szukać, drążyć, choć myślę, że taka hipoteza, że życie na Ziemi mogło pojawić się na innej planecie, nie wyjaśnia tego, jak powstało właśnie na tej innej planecie, więc w dalszym ciągu nie wiemy, jaki był ten początek. I tutaj To jest bardzo dobra obserwacja, dlatego że tak zwana hipoteza panspermii, czyli tego, że życie tak naprawdę może się przenosić z jednej planety na drugą, co nie jest takim złym pomysłem oczywiście, tak naprawdę nie jest hipotezą powstania życia jako takiego. I to rzeczywiście pan zauważył bardzo, bardzo trafnie, że to tak naprawdę i tak wymaga jakichś reakcji chemicznych, czy początkowych takich reakcji chemicznych, które dały zaczyn samemu życiu, niezależnie od tego, czy one uległo potem transportowi na międzyplanetarnych albo nawet międzygwiezdnych dystansach. Na ogromnych, dodajmy. Natomiast no już kończąc naszą rozmowę, chciałbym zapytać, czy wiemy, że prawa biochemiczne funkcjonują w tym widzialnym wszechświecie, bo w tym niewidzialnym nie możemy tego wiedzieć, nie? Tak, my możemy sobie powiedzieć w ten sposób, to jest coś taki nieco filozoficzny temat, którym, ale ja się zajmuję tym bardzo, bardzo aktywnie. My właściwie jedną z głównych rzeczy, którą my się zajmujemy, to jest próba odpowiedzieć na to pytanie, czy życie ma jakiś wybór, a co my mamy na myśli. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie właśnie, czy nasze życie, które my mamy tutaj na Ziemi, jest jedyną możliwością na jego istnienie. A czy może ono jest tak naprawdę tylko jednym takim bardzo specyficznym rozwiązaniem bardzo takiego ogólnego problemu. I że tak naprawdę takich specyficznych rozwiązań jest bardzo wiele, zależnie od środowiska, jakie mamy. Bo możemy właśnie sobie na to spojrzeć w ten sposób, że prawa fizyki w obserwowalnym wszechświecie właściwie są takie same przez cały czas. Niezależnie, my możemy sobie żyć w naszej galaktyce, w drodze mlecznej, w naszym ramieniu Oriona, a możemy sobie żyć w galaktyce w Andromedzie i tak naprawdę warunki fizyczne będą tam takie same. Również możemy powiedzieć inną rzecz, że chemia będzie również taka sama. Będą te same pierwiastki, które będą się wiązać w związki chemiczne i te związki chemiczne będą reagować w ten sam sposób. Mogą ewentualnie być pewne różnice w ich ilości, na przykład będzie być więcej fosforu, mniej fosforu, więcej węgla, mniej węgla i tak dalej. W jaki sposób to z kolei wpływa na możliwość powstania życia, to nie wiadomo, po prostu tego zupełnie nie wiadomo. Natomiast my wiemy, że w takim wypadku to by sugerowało, że tego życia, jeżeli rzeczywiście powstanie życia jest czymś, co jest w miarę łatwe chemicznie i jest naturalną konsekwencją po prostu istnienia planet, układów słonecznych, gwiezdnych i istnienia galaktyk i tak dalej, to tak naprawdę tego życia we wszechświecie najprawdopodobniej jest bardzo dużo. I my nawet byśmy sugerowali, że jego różnorodność chemiczna jest również niesamowicie duża. I to tak naprawdę jest coś, co powoduje, że trzeba tego życia szukać, dlatego że mamy możliwość znalezienia rozwiązań biologicznych czy chemicznych, o których się nam nawet nie śniło. Zawsze jak rozmawiam o kosmosie, to mam taki cel, żeby czegoś się dowiedzieć i oczywiście dowiaduję się, ale zawsze pojawia mi się w głowie jeszcze więcej pytań. Dlatego z pewnością jeszcze będzie okazja, żeby ponownie się umówić i porozmawiać, bo to była wielka przyjemność przez te trzy kwadranse porozmawiać o Wenus i w ogóle o życiu poza Ziemią. Dzisiaj naszym gościem był dr Janusz Pędkowski, astrobiolog z MIT. Wielkie dzięki. Dziękuję również i dziękuję Państwu i dziękuję Panu. Polecamy wszystkie pozostałe odcinki Nie z tej Ziemi na podcasty.radio.katowice.pl i od jesieni jesteśmy już także na YouTube Radia Katowice. Odcinki pojawiają się w każdy piątek i we wtorek. Lajkujcie, komentujcie. Czekamy oczywiście na Wasze opinie. Pozdrawiam. Halo Houston.